Witajcie z tej strony Woduryn. Witam was ponownie w kolejnym odcinku na kanale. Co, jesteście gotowi na omówienie najnowszego zwiastunu do najnowszego sezonu Flasha? Tak, wiem, że tutaj <grymnie> pewnie wszyscy są zdziwieni, jaki są, bo to co udostępniłem, że ten właśnie nowy sezon tutaj będzie, no to byli wszyscy zdziwieni, że kto to, czy to. Naprawdę dziesiąty sezon. No niestety nie moi drodzy. Jest to inny serial, całkiem inna franczyza. Flashem nie będzie tutaj niestety Grand Gastin, ale też nie będzie nim Ezra Miller. Będzie nim ten koleś to jest Max Grenfield, który tutaj właśnie został obsadzony w, w tym właśnie sezonie jako Flash. No i cóż tutaj. To będzie, tak tutaj fabuła tego będzie, że no Flash tutaj chciał uciec do Speed Force, ale coś się stało i wleciał w sam środek areny, gdzie tutaj no jego największy wrogowie są, no i będziemy musieli tutaj walczyć i jakoś tam sobie poradzić, nie, więc jest tak, no i temu Escape from the Midnight Circus i to będzie 10 lipca już premiera, więc tak, to nie będzie jakby taki serial, wiecie, live action, nie będzie to animacja, to będzie podcast, czyli właśnie sam głos, co jest no dosyć interesujące. Nigdy takiego jeszcze serialu nie oglądałem, więc fajnie by było, jakby tutaj um umówić nie? ciekawe, jakby to jak to mogłoby wyglądać. To umówienie. Nie? Że dosyć interesująco. Dobra, ale może tutaj bez przedłużania. Tutaj Powiedziałem, że tutaj nie jest. Tutaj, już wszystko wprowadziłem. To jest. Niestety nie jest to dziesiąty zatem Jest to po prostu jakiś, no inny serial. The Flash escaped the Midnight Circus, an original scripted podcast story. year Max Greenfield Flashem. Starring Max Greenfield as the Flash. Flash, we've got a situation at the Central City Bank. It's Captain Cole, He's taking hostages. Be there in a second. Okay. Super speed. Could I create a black hole that engulfs our solar system? I mean, technically, yes. Here we go. Just a shake of the hips. No właśnie, w pierwszej chwili mamy atak na bank. Czyli do słyszymy też, że kapitan Kolcha ten bank rabuje. Czyli nasz snart, którego oczywiście uwielbiamy. Fajni tutaj komiksów jak i flash Oczywiście kojarzą snarta, kapitana Kolda, mam nadzieję. I coś się dzieje: coś go tutaj wciąga na tej próbował do Speedforce. Czy, czy on już tutaj ten. Mi się wydaje, że on tutaj już ich pokonał, chciał iść tu, wrócić do Speedforce, ale coś go tutaj powstrzymało. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Z Central City to jest Midnight Circus. Właśnie Midnight Circus. Głównie gladiatorial combat. Pięćdziesiąt osób wejdzie, ale tylko jeden przeżyje, aby być króconym mistrzem. No, widzimy tutaj kapitan Cole też został wchłonięty do tego Midnight circus. może to był cały czas plan kapitana Colda. Widzimy, ktoś tam umarł, zdecydowanie. Jakiś głos mówi do Flasza, że musi tutaj. Przetrwać tak samo jak oni wszyscy, więc no to jest naprawdę niesamowite. No i cóż moi drodzy, jak co wy o tym sądzicie, piszcie w komentarzach. Ja naprawdę jestem, no, no kurczę, fajnie, tutaj, że Flash pow, powrócił tutaj z Waszych komentarzy, no to wszyscy byli, mieli, what the fuck, że co to się dzieje, czy to kolejny serial jakiś będzie. No, będzie serial taki, no. Podcastowy powiedzmy, no ale to zawsze jest flash. Jak najbardziej chyba będą raczej umówienia. Nie wiem, jak to będzie zrobione jeszcze przeze mnie, ale na pewno, tutaj, czy to będzie ścenie, czy po prostu po całym tutaj, po całym przesłucham, i tu po prostu będzie pogadanka o tym. Jeszcze zobaczymy. Piszcie w komentarzu jak Wam tutaj na to się zapatrujecie. Ja w tym momencie się z Wami żegnam. I do usłyszenia do kolejnych materiałów na kanale. No, 10 do 10 lipca, gdzie będzie właśnie premiera tego flasha i ucieczki od Midnight Circusu. Wiem, że no, pewnie, no niektórzy są z właśnie tym, że tym, że Grand Gassin tutaj nie będzie grał niestety już zrezygnowanie, ale on tutaj ma córkę tutaj do pilnowania, tak samo mówi to w związku, no córkę to został przed 10 sezon nie powstał, więc tak. No, jeśli ktoś chce mi powiedzieć, kto jest prawdziwym Flaszem, flashem w prawdziwym życiu jest to zdecydowanie Grand Gastin. Ja w tym momencie z Wami żegnam. No i do usłyszenia do kolejnych materiałów, piszcie co sądzicie o tym właśnie spin-offie Flasza, czyli cokolwiek by to nazwać, bo naprawdę ten Flash, który tutaj jest zaprezentowany jako aktor, no dobrze sobie radzi przynajmniej na zwiastunie. Zobaczymy jak to będzie w głównej roli. Trzymajcie się i do słyszenia.